Wiatru w zasadzie nie ma, ludzi w zasadzie nie ma, więc nic tylko kręcić. Pętla spiska, czyli jestem na dobrej drodze. Samo to miejsce jest warte tego, żeby tutaj przyjechać. Wszyscy rowerzyści z nad morza, wszyscy rowerzyści z nad pojezierzy, przybywajcie na Podhale, bo takie widoki właśnie na Was czekają. Postanowiłem nadrobić moje zaległości w rowerowych klasykach. Rafał z tej strony. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj pętla spiska, ale w moim autorskim, nieco zmodyfikowanym wariancie, rozszerzonym. Przed nami piękne Tatry, fantastyczne pieniny oraz leśne, asfaltowe i szutrowe ścieżki polskie i słowackie. Startuję. Strasznie się ubrudziłem na tej pętli spiskiej. Trzeba się doprowadzić do porządku, bo za chwilę będziemy w cywilizowanych miejscach kręcić. Mały tip na początek trasy, jeśli będziecie tutaj w okolicach Niedzicy i będziecie zastanawiać się, gdzie najlepiej zaparkować, żeby wyruszyć rowerem tutaj po okolicy, to nie jedźcie pod zamek, bo tam z parkingiem kiepsko, jest płatny. Wystarczy zjechać tutaj 2-3 km do centrum Niedzicy i pod kościołem świętego Bartłomieja. Jest parking, który jest bezpłatny i zawsze pusty. Rześko dzisiaj bardzo. Wyobraźcie sobie, że jest końcówka lipca, środek lata, a o poranku, tej o godzinie w 7:30 było ledwie 9 stopni ciepła tutaj w Niedzicy. Pierwszy z podjazdów dzisiaj. Na razie dość leciutko, 7-8%. Tutaj zaraz pod zaporę i pod zamek. Także rozgrzewka w sam raz. Zbliżam się już do zapory. Puściutko na razie tutaj, no ale środek tygodnia, środa, godzina 8 rano, więc na razie ruch niewielki. Podejrzewam, że w okolicach południa i po południu będzie na pewno tutaj sporo ludzi, no bo to znane miejsce, często odwiedzane i często też zapewne widywane na różnych społecznościowych mediach. Przepiękne jezioro Czorsztyńskie i zamek Dunajec za mną. No od strony jeziora mam bardzo ładnie zamglony pejzaż, od strony południowej już widoczne Tatry. Teraz będę piął się w górę już na Pieniny Spiskie i tam też będę miał piękny punkt widokowy na jezioro i na Tatry. Podjadę teraz tylko na momencik nad zamek, no bo jak się jest tutaj nad zaporą i nad jeziorem, no to zamek obowiązkowo trzeba zobaczyć. Na zamek Dunajec tutaj w Niedzicy tylko na momencik podjechałem, żeby go po prostu zaliczyć. Teraz będę zjeżdżał już do drogi i czerwonym szlakiem piął się po pienińskich ścieżkach. Można jeszcze oczywiście zjechać tutaj nad sam brzeg jeziora albo pokręcić wokół jeziora słynnym Veloczorsztyn. Ale ja dzisiaj tego robić nie będę, tylko skręcam tutaj już na czerwony szlak i pnę się na pierwszą górę.
dla samego tego punktu widokowego warto było tutaj przyjechać. No bo spójrzcie, od północy zarówno Gorce i widoczna wieża na Lubaniu. Oczywiście Jezioro Czersztyńskie także, tutaj zza drzew wyłania się również Zamek Dunajec. A od południa piękne Tatry z piękną panoramą, dzisiaj bezchmurne niebo, więc przyznacie, że miejsce fantastyczne, więc chwileczkę jeszcze popodziwiam widoki, a później kontynuuję już moją spiską pętlę. Ten fragment, który przede mną, nie jest zbyt wymagający, jeśli chodzi o podjazd, natomiast jest troszeczkę bardziej kamienisty, teren jest trudniejszy, taki bardziej beskidzki. No i zobaczymy i sprawdzimy po raz kolejny, czy mój gravel na takiej beskidzko-podobnej ścieżce sobie poradzi. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Wiatru w zasadzie nie ma, ludzi w zasadzie nie ma, więc nic tylko kręcić. Nadal po pięknych pieninach spiskich kręcę w stronę Dursztyna. Tutaj nie będę jechał tak, jak mnie szlak prowadzi, w całości ten czerwony, bo jechałem nim właśnie kilka lat temu, jak kręciłem tutaj na moim hardtailu. No tylko skręcę tutaj na bardziej szutrowe drogi, które gdzieś tam po drodze przecinają ten czerwony szlak i będę już zjeżdżał w stronę Dursztyna. Znów piękne Tatry po lewej stronie. A ja cały czas pnę się tutaj lekko w górę. Ten odcinek, który przed chwilą widzieliście, troszkę taki bardziej bieszczacki, bardzo zarośnięte ścieżki, ale dało się spokojnie przejechać. Na szczęście nie był to długi odcinek. No już powoli zbliżam się do skrzyżowania, gdzie będę zjeżdżał już z tego czerwonego szlaku. Drogowskaz pokazuje, że pętlę spiską powinienem nadal kręcić na zachód, ale tak jak mówiłem, jest to już droga nie pod gravel, tylko pod cięższy sprzęt, więc będę teraz żółtym szlakiem zjeżdżał na południe w stronę Łap Śniżnych i tam dojadę do drogi, którą skręcę na zachód i będę już kręcił w stronę Dursztyna. To jest chyba jedyny dzisiaj taki odcinek bardzo leśny i dlatego też bardzo grząski. Ten żółty szlak wcale nie taki lekki, jak myślałem. Bałem się, że jak pojadę czerwonym, to będzie nie pod gravel. Tutaj też niektóre odcinki musiałem przeprowadzić, bo spore było to, dużo korzeni, kamieni. No i niektóre odcinki ostro w górę. Ale teraz już chyba tutaj wyjeżdżam z tego lasu i będzie już chyba przyjemnie. Ale za taki piękny widok mam. Warto było pomęczyć się trochę na tym żółtym szlaku, pomimo że kilka fragmentów trzeba było wypchać, ale teraz jestem na pięknej polance i mam kapitalny widok na Tatry. Chwileczkę popodziwiam te widoki, ale zaczyna się robić już dość ciepło, więc nie będę tutaj siedział długo, tylko zjeżdżam już teraz w stronę Dursztyna i dalej w stronę Lorencowych Skał. Chwilka przerwy przy podjeździe do Dursztyna. Jadę teraz szlakiem wokół Tatr, czyli znaną ścieżką rowerową.
i znalazłem świetne miejsce, żeby chwilę odpocząć. Dwie wiaty się znajdują, jedna taka klasyczna, tam w oddali, z takim dużym blatem, gdzie na pewno kilka osób może spokojnie pobiesiadować, a ja usiadłem przy tak zwanej elektrowiatce, czyli wiacie, która jest zasilana energią słoneczną, tam u góry na dachu są panele, a tutaj możecie naładować swoje urządzenia. Są wejścia USB, jedno akurat nie działa, bo jest niepodświetlone, a te, które świecą się na zielono, spokojnie ładują, więc jak widzicie, nawet mój mikrofon w tej chwili się ładuje. Z drugiej strony dwie pary również, więc tych urządzeń można jednocześnie ładować kilka. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Dajcie znać w komentarzach, czy w waszych okolicach też takie elektrowiatki się znajdują. No miejmy nadzieję, że na większości ścieżek tych znanych i nieznanych rowerowych już wkrótce takie elektrowiatki się pojawią. Lorencowe skałki tutaj już zaraz obok mnie, ale tutaj pamiętam, że był taki właśnie strumyczek. Spróbuję troszeczkę obmyć mój rower. Strasznie się ubrudziłem na tej pętli spiskiej. Trzeba się doprowadzić do porządku, bo za chwilę będziemy w cywilizowanych miejscach kręcić. Więc teraz już bez wstydu będzie można kręcić dalej, ale chwileczkę tutaj przy tych lorencowych skałkach odpoczniemy. Lorencowe skałki za mną, dojechałem, bardzo przyjemne i sympatyczne miejsce. Nie będę się tutaj za długo zatrzymywał, bo tych skałek jest tutaj kilka porozrzucanych i zajęłoby mi to za dużo czasu, gdybym chciał je wszystkie poeksplorować, ale na pewno warto tutaj przynajmniej tą jedną zobaczyć. A teraz już wracam na mój szlak. On już oczywiście odbiega daleko od klasycznej pętli spiskiej, no ale tak jak mówiłem wcześniej, mój wariant jest autorski, lekko zmodyfikowany i rozszerzony. Więc teraz jadę do Nowej Białej, tam odbiję na południe i będę chwilkę główną drogą jechał w stronę Zakopanego, a później odbiję już na przełom Białki i tam w pięknych okolicznościach trochę odpocznę. Będzie na pewno troszkę ludzi, bo to bardzo atrakcyjne miejsce turystycznie. W weekend, a szczególnie wakacyjny weekend, ładny weekend, na pewno jest licznie odwiedzane. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, ale ile by tych ludzi nie było, na pewno się zmieszczą, bo miejsca jest sporo, więc bez obaw możecie tutaj kręcić. Sporo ludzi przy skałkach. Nie pomyślałem o tym, że przychodzą tutaj po prostu miejscowi, żeby się trochę ochłodzić, a nie tylko turyści, którzy tutaj przyjeżdżają i chcą zwiedzić to miejsce. Więc nie będę tam szczególnie głęboko wchodził i robił jakichś ujęć z drona, bo nie chcę prywatności czyjejś naruszać. Mam trochę ujęć z poprzednich mojej relacji, więc na pewno je wykorzystam. No i nie będę też za długo się tutaj zatrzymywał, bo
nie bardzo jest miejsce w cieniu, wszystkie te najlepsze już są pozajmowane, więc ludzi dużo. Ja tutaj znalazłem jakiś ułamek cienia, ale to nie jest zbyt przyjemne miejsce, takie bardziej ustronne, więc nie odpoczywam tutaj długo, tylko jadę teraz już na Czarną Górę. To będzie trudny odcinek, będziemy się sporo wspinać, tam już odpoczynek na pewno będę musiał zrobić dłuższy, bo ten podjazd na pewno będzie bardzo wymagający. Przełom Białki, no to nie tylko te skałki tutaj zaraz tam przy samej Białce, ale w okolicy też można poszukać trochę ciekawych formacji skalnych, na przykład takich jak te. Teraz chwileczkę dosłownie jadę tutaj bardziej ruchliwą drogą, chociaż ona, jak widzę o tej porze w środku tygodnia, nie jest jakoś strasznie zatłoczona, ale za momencik już odbijam na Tryprz i z tego Tryprza będę już piął się w górę, na Czarną Górę. Teraz będę miał drogę cały czas w górę. Na razie lekko, potem przed samą Czarną Górą będzie ostro, ale za to mam fantastyczny widok tutaj na tatrzańskie szczyty, więc to mi troszkę pomaga. Jest Czarna Góra, ale to jeszcze nie jest oczywiście szczyt. Muszę do niego podjechać. Tam się znajduje Krzyż Milenijny, bardzo ładna wiata, gdzie można odpocząć, no ale trzeba tam podjechać niestety. Pamiętam tę drogę, bo jechałem już tutaj z Czarnej Góry właśnie do Tryprza, ale właśnie w drugą stronę. To był bardzo przyjemny zjazd. Dojechałem na Czarną Górę, teraz fantastyczne mam widoki na wszystkie strony świata. Tatry za mną, na wprost Gorce, po prawej stronie Pieniny, a po lewej Babia Góra, więc cały repertuar górski przede mną. Więc nic tylko podziwiać, chwilę odpocznę, a potem będę zjeżdżał tą samą drogą, którą wyjeżdżałem do tej głównej drogi i kierował się już na południe. W dół. To mi się bardzo podoba. Teraz ważny punkt na mojej dzisiejszej trasie. Zbliżam się do Jurgowa. W zasadzie tutaj przez Rzepiska powinienem piąć się w górę na przełęcz nad Pomszanką i potem zjechać do Osturni. Fantastyczną skądinąd drogą. Ale nie będę tego robił, bo przełęcz nad Łapszanką znam już bardzo dobrze. Byłem tam wielokrotnie.
A poza tym ten podjazd w pełnym słońcu w godzinach około 13.30 byłby bardzo uciążliwy, więc wybieram wariant troszeczkę dłuższy, być może z większym ruchem, ale też widokowo bardzo atrakcyjny, bo przede mną Tatry Bielskie i Tatry Wysokie. Będę podążał w stronę słowackiej granicy i do Osturni będę zjeżdżał od strony słowackiej. Kolejny podjazd mnie czeka. Tutaj Garmin usłużnie mnie o tym informuje, ale to nie będzie jakiś bardzo dramatyczny podjazd. Raptem 4-5% przez nieco ponad kilometr. Jak widzicie, ruch się zmniejszył. Im bliżej granicy, tym ruch mniejszy, a widoki nadal przepiękne, więc nie żałuję, że ten wariant wybrałem. No zobaczymy, jak będzie później, tutaj za słowacką już granicą. Przepiękny widok na Tatry, więc na pewno warto było wybrać się tą drogą. Ona będzie taka interwałowa, jeśli chodzi o podjazdy. Na przełęcz nad Łapszanką, tam z Jurgowa, chciałbym ostro cisnąć pod górę. Tam byłby naprawdę ciężki podjazd. A tutaj mam wprawdzie, tak jak mówiłem, dalej, ale mam raz lekko w górę, potem prosto. Więc ten wysiłek bardziej się rozkłada w czasie, a poza tym no te widoki rekompensują wszystko. Słońce mi zaszło, co bardzo mnie cieszy, bo jest znacznie lżej. Tam na dole przy skręcie spod granicy tutaj na Zdziarską Dolinę był ruch wahadłowy i samochody są puszczane co kilkanaście minut, więc mam chwilę spokoju bez obawy, że coś mi w 4 litery wjedzie. Mogę ciągnąć teraz w górę właśnie przy lekko zachmurzonym niebie. 2,5 km jeszcze tego podjazdu. Potem będę już odbijał ścieżkę rowerową i zjeżdżał do Osturni drogą, którą jeszcze nie jechałem i trochę sobie po niej obiecuję. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Zobaczcie tutaj, na chwilkę się zatrzymam. Przyznacie, że fantastyczny widok na Tatry Bielskie tutaj za mną. Tam w dole Zdziarska Dolina, którą kręciłem 2 lata temu, kiedy odwiedzałem Bachledową Dolinę. Więc też polecam Wam oczywiście ten pętlę i tę relację. Tą drogą można dojechać do parkingu, tam chwilę popodziwiać ładne widoki właśnie na Tatry Bielskie. Albo zaparkować samochód, jeśli nie będziecie jechać na rowerze i powędrować po prostu po Tatrach. A ja tutaj już kończę mój podjazd, jeszcze tylko ten odcinek mi został. Tam na pewno u góry chwilę odpocznę, a potem już będę do Osturni kręcił w dół. Osturna przede mną i teraz cały czas w dół. Wszyscy rowerzyści z nad morza, wszyscy rowerzyści z nad pojezierzy, przybywajcie na Podhale, bo takie widoki właśnie na Was czekają.
Dojechałem Osturnę i teraz będę już zbliżał się powoli do polskiej granicy i przez Kacwin będę wracał do Niedzicy. Pewnie jeszcze w Kacwinie podjadę pod kapliczkę Matki Boskiej Śnieżnej, no bo to taki punkt turystyczny, który zawsze warto zobaczyć. A potem już z Kacwina, jak mówię, zjadę do Niedzicy i będę domykał moją pętlę. Przy kapliczce Matki Boskiej Śnieżnej tutaj w Kacwinie kończy się moja dzisiejsza pętla spiska. Oczywiście ten fragmencik tutaj z Kacwina pod kapliczkę to już szlak wokół Tatr, ale nie mogłem się powstrzymać, musiałem kapliczkę zobaczyć, bo to kultowe nomen omen miejsce. A ja w tej chwili będę zjeżdżał już do Kacwina, który tutaj pięknie mi się jawi właśnie spod tej kapliczki. Tam w oddali widzę już Niedzicę i właśnie z Kacwina do Niedzicy będę podążał i zamykał moją dzisiejszą pętlę. Tak właśnie wygląda mój wariant pętli spiskiej. Oczywiście mam świadomość, że odbiega on trochę od wersji klasycznej, ale tak jak mówiłem, jest to moja autorska, bardziej rozszerzona, nieco dłuższa wersja. Mam nadzieję, że Wam się podobała i że przyjedziecie tutaj na podhalańskie i spiskie ścieżki i ten wariant albo jakiś inny wykręcicie, a może już kręciliście klasyczną wersję pętli spiskiej. Jeśli tak, koniecznie napiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie o kciukach w górę, a my widzimy się już niebawem w kolejnej mojej rowerowej propozycji. Trzymajcie się ciepło. Cześć!